Witajcie, rodacy. Wiele osób kocha muzykę na tyle, że stara się zabierać ją ze sobą wszędzie. Dom, praca, szkoła, autobus, pociąg, to bez znaczenia. Ważne, że pod ręką mamy smartfona i dobre, bezprzewodowe słuchawki. Dlatego dziś chciałbym wam przedstawić sprzęt za blisko 750 zł. Oto test szwedzkich słuchawek Divine. Standardowo jednak, nim przejdziemy do sedna, sprawdźmy, co dostajemy w opakowaniu, a zaczniemy nietypowo od zagadki. Czy wiecie, do czego służy ta przejściówka? Piszcie w komentarzach swoje domysły, a pod koniec recenzji rozwiążę tą tajemnicę. Dalej z akcesorii mamy przejściówkę na dużego 6,3 mm jacka, kabel, w którym mamy zarówno mikrofon i funkcję przyciszenia głośności czy odebrania rozmowy. Nie zabrakło oczywiście też przewodu, dzięki któremu możemy naładować nasze słuchawki. Pod spodem zaś znajdziemy jeszcze woreczek podróżny, w którym możemy przechowywać nasze grajki. No, a swoją drogą jest on zrobiony z bardzo miłego w dotyku materiału. No i oczywiście na koniec mamy instrukcję obsługi, której i tak pewnie nie przeczytacie. A oto nasze słuchawki. Wyglądają niepozornie, ale jakość wykonania to najwyższa klasa. Pałąk zrobiony jest częściowo z paska blachy stalowej, otoczonej twardym, matowym plastikiem, zaś po środku wyściełany jest syntetyczną skórą, która ma styczność z naszą głową. Pałąk jest giętki, a regulacja jego długości jest wystarczająco długa. Osoby zarówno z małą, jak i dużą głową powinny znaleźć wygodne ustawienie dla siebie. Muszle również zostały wykonane z twardego, matowego tworzywa, odpornego na drobne zarysowania. W prawej obudowie zostały wkomponowane zaś wszystkie przyciski panelu sterowania. Odpowiadają one za regulację głośności, włączenie i wyłączenie słuchawek, zmianę słuchanego otworu czy odbiór połączenia. Pod przyciskami zintegrowano malutką dwukolorową diodę informującą o stanie urządzenia. Natomiast w lewej muszli znajdziemy tylko wtyk na kabel, gdyby przypadkiem nasz akumulator się rozładował. Pady wykonano ze średnio miękkiej gąbki i zostały pokryte przyjemną w dotyku syntetyczną skórą. Oferują dobrą izolację od szumów zewnętrznych oraz nie męczą uszu. Pod gąbkami kryją się dynamiczne przetworniki o średnicy 40 mm z magnesami neodymowymi. Warto jeszcze tutaj zaznaczyć, iż mamy do czynienia z konstrukcją nauszną, a więc słuchawki spoczywają bezpośrednio na morzowinach, no, czyli nie otaczają ich zupełnie. Natomiast wbudowana bateria pozwala teoretycznie na 14 godzin ciągłego odsłuchu przy głośności ustawionej na maksa. No i w praktyce przy takiej głośności udało mi się uzyskać bardzo zbliżony wynik. Mogę zatem potwierdzić deklarację producenta. A jak grają? No i tutaj dochodzimy do sedna, czemu one są takie drogie. Otóż najciekawsze jest to, że wcale nie musicie mieć dobrej karty dźwiękowej, ba, nawet nie musicie jeść mi wcale nigdzie. Gdy podłączycie te słuchawki, to w środku aktywuje się DSP, czyli Digital Signal Processing, czyli cyfrowe przetwarzanie sygnału. A to daje nam na przykład funkcję aktywnego usuwania szumu, czy ustawienie 5 różnych trybów, jak mają grać nasze słuchawki. Aktualnie ta technologia jest stosowana na przykład w samochodach z najwyższej klasy, jak Rolls-Royce, Bentley czy BMW. Tak więc, jakie są odczucia ze słuchania? Cóż, pierwsze, co rzuca się w oczy, to ogromna szczegółowość detali. W tych grajkach usłyszycie dosłownie wszystkie dźwięki, które wykonawca stworzył. Tony średnie nie są przytłumione przez bas i potrafią się wysunąć na pierwszy plan, a dodatkowo wyeksponowana jest w nich duża szczegółowość oraz ciepły pogłos. To samo mogę powiedzieć i o sopranach, bo te słuchawki wręcz je uwielbiają i to słychać bardzo wyraźnie. Miłego zaskoczenia doznają także fani Skrillexa i innych łupanek, bo bas, czyli dół, jest wyważony idealnie. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Powtórzę raz jeszcze, żaden ze mnie audiofil, ale osoby, które znają się na dźwięku, powiedziały, że te słuchawki grają równie dobrze jak sprzęt 2, a nawet 3 razy droższy, a to już jest coś. Reasumując, Divine to słuchawki dość uniwersalne. Dzięki kompaktowej konstrukcji i łączności Bluetooth można ich wygodnie używać ze smartfonem w podróży, no i alternatywnie oferują też łączność przewodową przez klasyczny wtyk mini jack 3,5 mm. Dodatkowo wyglądają dobrze, są świetnie wykonane i można przez nie prowadzić rozmowy telefoniczne. Jakość dźwięku również oceniam bardzo pozytywnie, jednak cena chwili trwania tej recenzji to około 750 zł. Tak więc, czy warto? No cóż, jeżeli szukacie słuchawek bezprzewodowych z wyższej półki, zdecydowanie można się nad nimi zastanowić. Tak więc tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.